Jarvis, wysiądziemy tutaj. Nie chcemy zbytnio zwracać uwagi. Jasne. AIM wciąż patroluje ulicę. Postarajmy się uniknąć ponownego spotkania Hokajów, co? Mieszkanie jest niedaleko. Trzymając się dachów, powinniśmy uniknąć AIM. Nie zapominaj o dronach. Pojawiły się dopiero po tym, jak zostałeś... Więźniem Moniki. Chciałam powiedzieć niechętnym partnerem, ale niech będzie. Pomagałem Furiemu, albo... sam nie wiem. Raczej próbowałem. Jeśli ten sen był prawdziwy... To również mi się nie udało. Facet, teraz obwiniasz się za porażki we śnie? Chyba masz rację. W końcu dostatecznie wiele napsułem w prawdziwym życiu. Po prostu ruszajmy dalej. Nie wierzę, że AIM kompletnie przejęło kontrolę. Ci goście wyglądają na wrogi. Grill na dachu. Piękne wspomnienia. Prawie mi ich szkoda. Wróg w polu widzenia! Hej, Gil! Czołem, Hawkmanie! Kopę lat! Dobrze cię widzieć! Jak tam mój pies? Super, kocham farciarza! Czy ty się dziś nie wyprowadzałeś? Co? Nie. Skąd ten pomysł? No bo widziałem, jak kilku gości wynosiło graty z twojego mieszkania. Mówili, że są tragarzami. Clinton Francis Barton! Ale wyczucie! Czy my się znamy? Cerbery, najemnicy AIM. Poddaj się po cichu! Albo gin z krzykiem. Myślisz to samo, co ja? Te zbiry nieźle oberwał. Pozycje odkrydają!
Jednego mniej. Kto następny? Nic wam nie jest? Tak, dzięki. Wszystko gra. Dobra, zostań tu. Ja się tym zajmę. No raczej! Pokaż im, co się dzieje, jak zadzierają z Brooklynem! Serwery zmierzają do garażu. Pojedźmy windą. Weźmiemy ich z zaskoczenia. Wyrzuć z głowy to, o czym teraz myślisz. Nie masz pojęcia, o czym myślę. Więc w ogóle się tym nie zadręczasz? Nie wiem, kogo chcę oszukać, że ciągle próbuję być Avengerem. Ostatnio tylko wszystko chrzanie. Słuchaj, nie wierzę, że to mówię, ale samokrytycyzm w niczym ci nie pomoże, okej? Musisz się teraz skupić. Mam podzielną uwagę, dziękuję bardzo. Serwery, łapy w górę, broń na glebę. Nie przestraszysz nas! A powinniście się bo... Chwila, moment. To by lepiej brzmiało, gdybyście powiedzieli, nie boimy się ciebie. Dzisiaj straciłeś wszystko, Marno. Poczynając od tego budynku. Nie możemy zostawić żadnych świadków. Hej. Wciąż dajesz sobie radę z bombami? Jedna bomba z głowy! Szybko! Dwie bomby rozbrojone! Oby tak dalej! Nie mamy wiele czasu. Jeszcze jedna!
Szybko! Szybko! Gil, jesteś tam? Gil! Ścigają nas Cerbery! Mają farciarza! Co? Oni zabrali mojego psa? Wciąż są niedaleko! Musisz się śpieszyć! Nikt nie będzie mi kradł psa! Cerbery przed nami! Nie na długo. Hej! Zostaw na mojego psa! Monika za to zapłaci. Hej, Klaunie! Chcesz się już poddać? Gdzie? Oddawaj mi psa!
późno. Nie zdążysz do punktu kontrolnego przed odjazdem ciężarówki. Dzięki. Nie wiedziałem, że jest jakaś ciężarówka i punkt kontrolny. Rany. Gil, potrzebuję aktualizacji. AIM ma niedaleko punkt kontrolny. Musimy się streszczać. Naprawdę chcecie dopaść? Muszę to naprawić. Do domu poza mną. Mobilne cele więzienne? Hej, tutaj! Mają Gila! No nie, nie pozwolę na to. Wydostańmy stamtąd tych ludzi. Dalej! Dzięki, Hokaje! Schowajcie się gdzieś! Musimy dogonić ten wóz. Zatrzymajcie wóz! Zatrzymajcie wóz! O nie! Czas!
Ukłonij się! To przysięgam! Pies mnie potrzebuje. To dlatego! Nie
Dzień A. Jedna z największych tragedii w historii naszego kraju. Avengersi zaprezentowali swój pierwszy helikarier, Chimerę, który wyposażono w eksperymentalny reaktor napędzany nowo odkrytym pierwiastkiem, Terrigenem. To miał być dzień pełen radości i poczucia patriotyzmu. Jednak wkrótce po rozpoczęciu obchodów stało się jasne, że coś jest nie tak. Farciarz? O mój Boże! Bin! Wezwij lekarza, chirurga albo lekarza od psów, tego weterynarza! Mamy rannego psa! Odwracamy, odwracamy, szybko! Ale się za tobą stęskniłem. Już wszystko okej, będzie dobrze. Mój bidulek. Dobra, nie będę krytykować spotkań po latach, ale ci goście uciekli z twoimi danymi. Nie ze wszystkimi. A, sprytnie. Jak nie ty. Niewiele się tu zmieściło, ale lepszy ryc niż nic. Twój pan nie jest takim głupolem, no jak jego wygląda. Bo na głupola wygląda, nie? Tak. Dobra, farciarzu. Musisz zostać na Chimerze. Chyba nie radzisz sobie najlepiej, Clint. Skąd ta myśl? Nigdy nie prosiłeś o pomoc. W sumie nikogo. Zgadza się. Przeanalizowałem zdobytą kartę SIM. Tam było sporo informacji. Dobre wieści? Błagam, powiedz, że było tam coś dobrego. Kosmiczna energia. Czy coś ci to mówi? AIM grzebie przy kosmicznej energii? Nie masz o tym bladego pojęcia. Znaczy, to taka energia z kosmosu, więc... Nie mam pojęcia. Ona ma moc zmiany rzeczywistości. Podczas gdy tachion zmienia czas, kosmiczna energia zmienia wszystko. Nic dziwnego, że są powiązane. A skoro mowa o tachionie, wykryliśmy aktywną transmisję mostu czasowego z jakiejś dalekiej przyszłości. Tak. Widziałem to w tej wizji, o której mówiłem. Jeśli ta wizja okaże się prawdziwa, koniec świata jest bliżej niż nam się wydaje. No dobra, potrzebujemy planu i Fury'ego też. Moglibyśmy użyć twojego mostu czasowego? To niebezpieczne. Wolałbym nie wystawiać cię na działanie tachionu.
ale mogę zmodyfikować Quinjeta, by wysłać tam zespół. Używając mostu, uzyskaliśmy bezpośrednie połączenie z przyszłością. Dokonałem odpowiednich modyfikacji. Możemy przenieść się w przyszłość? Znaleźć Fury'ego? O ile to zadziała. Wszystko jest gotowe. Zobaczymy się przy stole strategicznym.